Cześć, ja nazywam się Koen, a to jest Koen's Cave. Dzisiaj kilka słów o stronie D&D Beyond. Spotkałem się ostatnio z kilkoma graczami, którzy grali w D&D, a nie mieli pojęcia, że D&D Beyond, co to istnieje i co to w ogóle jest. Słuchajcie, żeby stworzyć postać do D&D, tak naprawdę potrzebujecie Player's Handbook. To jest książka, którą właśnie w tej chwili dostaliśmy w polsku za jakieś 200 zł. I wystarczy ją wziąć, wydrukować kartę i krok po kroku, idąc po książce, czytając to wszystko, co tam jest, zrobić sobie postać. Da się to zrobić bez mistrza gry, ale co najpierw trzeba mieć tu książkę, a po dwa, no, trzeba to wszystko zrozumieć, co i jak, na co, po co, jak się to wszystko wylicza, skąd brać, kiedy i tak dalej. Da się to zrobić w ten sposób. Natomiast można zrobić prościej, jeśli tylko język angielski nie jest dla was przeszkodą. Do tego służy D&D Beyond. D&D Beyond to jest taki serwis, który mocno współpracuje z Wizardsami, czyli właścicielami D&D. I oni zawsze mają wszystkie podręczniki, wszystkie dane i tak dalej z książek u siebie. Jest to taki serwis, który oferuje wam po pierwsze elektroniczny dostęp do tych podręczników, więc można sobie po prostu kupić tutaj książki, kampanie i tak dalej. Po dwa, wersji cyfrowej otwierać na jakimkolwiek urządzeniu wam to pasuje, więc i na komórce, i na tablecie. I po trzy, stworzyć sobie postać, tudzież w ogóle organizować kampanię i ją administrować. Nas interesuje przede wszystkim tworzenie postaci, bo załóżmy, że chcecie zrobić sobie postać, chcecie zobaczyć, co można sobie stworzyć w D&D, jakimi klasami zagrać, jeszcze nawet nie wiecie co i jak, a nie chcecie tracić 2 godzin na sesji zero z mistrzem gry, żeby wam tłumaczył wszystkie rasy, wszystkie klasy i wszystkie elementy rozwoju, które tak naprawdę rzutują na to, czy chcecie z kimś takim grać. Bo inaczej zachowuje się wojownik na pierwszym poziomie, inaczej na 15, inaczej na 20, a tym bardziej jego specjalizacje też będą rzutowały na to, jak się będzie nim grało i czy to będzie dokładnie to, czego chcecie. Więc zakładacie konto na D&D Beyond i to, co was przede wszystkim interesuje, to jest zakładka Creation in My Characters. My Characters to są wasze postacie. W wersji darmowej, bez żadnej subskrypcji, macie 6 slotów. Ja mam troszkę więcej, bo mam subskrypcję, o tym troszkę później. Dla was interesujące jest to, że bez niczego, bez żadnych pieniążków wchodzicie tutaj, wybieracie sobie formułę, jak chcecie budować postać. Te elementy tutaj to są takie technikalia co do samej kreacji postaci, czy to będzie postać, która używa XP, czy systemu milestone'ów do rozwoju postaci, content, który będzie używany do tworzenia tej postaci i tak dalej. Dla was, by default, to co tu macie wystarczy. Do każdego z tych kroków można wejść, nawet po skończeniu postaci, tu nie ma problemu. Przy rasach wybieramy, z jakich książek będziemy korzystać. Standardowo polecam Player's Handbook. I Player Handbook tutaj jest praktycznie za darmo. 90% tej książki. To znaczy, są rzeczy, specjalizacje, podrasy, które są w Player's Handbook, a których nie macie dostępnych za darmo. Co na przykład w gnomach, gnom leśny jest, trzeba do niego dopłacić. Albo kupić po prostu książkę. Natomiast generalny, normalny gnom jest. Tak samo z Humanem. Wariant istnieje w książce, tu go nie ma za darmo. Natomiast żeby sprawdzić w ogóle, co tu można robić i po standardzie, takim typowym korze pójść, da się. Wybieracie sobie rasy. Po kliknięciu na rasę macie pełen opis szczegółów o rasie, technicznych rzeczach, które jakby wchodzą razem z rasą. Jeśli podręcznika nie znacie, nie kojarzycie, to w bardzo łatwy sposób dostajecie wszystko razem skompresowane tutaj. To wpływa jakby na mechanikę gry. Druga sprawa też jest to, że jest strona, która pokazuje wam wszystko na temat danej rasy, także na temat klasy i na temat zaklęć. Więc wszystko to można sobie przeczytać wcześniej. To jest dostępne tutaj, w Game Rules. Więc są klasy, spellsy, racy, racy przede wszystkim to was powinno interesować. Wracamy do naszej postaci. Wybieramy tego Dragonborna. Niech będzie. Wszystko to, co wam weszło do postaci, już widzicie. Na tym kroku idziemy dalej. Można wybrać sobie klasę. Przy klasie jest to pełen review klasy jakby mechanicznie, więc widzicie wszystkie rzeczy, które zmieniają się
po standardzie wraz z levelami. Drugi level, trzeci level, czwarty level i coraz więcej. Przy klasach, które czarują, jest trochę bardziej to skomplikowane, bo trzeba by bardziej się wczytać, ale naprawdę review tego, jak technicznie wygląda mechanicznie postać dana klasa, jest tu dostępne za darmo. Idziemy dalej, mamy tego fightera. Można tu już wybrać pewne rzeczy, które się pojawiają. Od samego początku. I to wszystko jest opisane, to wszystko widać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Idziemy dalej. Wybór cech. Metod punktowych jest kilka. I point buy, i manualny, i standard array. Ja wybieram standard array. Słuchajcie, naprawdę bardzo prosto, gdzie to ogarnąć. Nawet jak nie kojarzycie, jakie modyfikatory, skąd wychodzą, ile mieliście tych zmian rasowych, to wszystko tu jest wyliczone. I to wszystko wędruje na kartę automatycznie. Idziemy dalej. Wybieramy sobie background, więc z backgroundem można sobie wybrać wszystkie elementy, które dochodzą po kolei w podręczniku Player's Handbook. U mnie jest tego trochę więcej, bo mam wykupione pewne podręczniki. Natomiast baza podstawowa naprawdę wystarcza, żeby się pobawić. Equipment. Można wybrać sporo rzeczy. Ok. Starting equipment. To, co jest ważne, co gracze często zapominają. Trzeba założyć ten gear na siebie, jak w grze komputerowej. Silne, pięknie. Skończyliśmy. Teraz tak. Tą postać można zobaczyć na podglądzie na stronie i można po prostu grać na tej stronie, więc jeśli macie taką postać, to ona ma wszystkie elementy, opisy, bonus action, reaction, description, możecie mieć notki, wszystko co wam potrzeba, jest tu opisane i też są adnotacje, gdzie to znaleźć w podręczniku głównym, nie? Więc mamy całą gotową postać, do druku ona nie jest w tej formacie najlepsza, 100 razy lepszy do wydruku jest format PDF-u. Cofniemy się o stronę. Każdorazowo po zmianie niestety trzeba sobie zrobić eksport tego do PDF-u. I ja już eksportowałem taką postać. To jest PDF Targumburba Barbarzyńcy. I tak, to wszystko jest po angielsku, to wszystko jakby w standardzie też macie na normalnej karcie wydruku. To co się pojawia fajnego z D&D Beyond. Actions, bonus actions, wszystkie dodatkowe rzeczy, które się pojawiają w postaci, w waszych możliwościach to jest. Wszystkie feature'y, czyli wszystkie adnotacje do tego, jakie macie specjalne moce, niemoce, dodatkowe rzeczy, to wszystko też tu jest opisane. Więc dla kogoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, co tam było, co jest, bierzesz taką kartę i naprawdę wchodzisz do gry. To jest świetne na jedno strzały, albo dla graczy, którzy są nowi, przygotowujesz taką postać, drukujesz na D&D Beyond i już to testowałem w życiu, że faktycznie gracze, okej, tu mam to, mam to, mam to, widzą, rozumieją to w miarę klarownym językiem, jest to opisane, więc to nie ma jakichś specyficznych, nie wiem, tajników. Część o spelach. Tu wchodzą spele. Jeśli wybierzcie spele, to one się tu pojawiają, są z jakimś tam opisem. No to faktycznie jest minimalnie, natomiast też oszczędza super czasu do pisania tych wszystkich speli, parametrów. I jeśli kojarzycie na przykład takie karty właśnie wypisywane ze spelami, nie wiem, ołówkiem, masakra. Tutaj, jeśli macie spele, to będą się tu pojawiały nazwy, wszystkie parametry techniczne, plus notki. To wszystko tam będzie się działo. Dobra, wrócimy do podręcznika. Tych postaci możecie mieć 6. W każdym momencie możecie do tej postaci wrócić na każdy etap, poprawić ją. I ona faktycznie żyje. To, co jest ważne dla mistrzów gry, to jest to, co wspomniałem. Możecie kupować sobie książki. I możecie te książki udostępniać. Tak samo gracze mogą kupić książki. Może zacznijmy od store, czy od sklepu. To wszystko funkcjonuje w dolarach. Można tutaj płacić czy kartą kredytową, czy PayPalem. Obojętnie. Wszystkie podręczniki na bieżąco, na świeżo zawsze są tutaj. To, co jest fajne i co ja sobie cenię. Jeśli ktoś chce, nie chce kupować całego podręcznika do na przykład trawniki, a chce zagrać Minotaurem. Kupujecie za 2 dolary tylko postać Minotaura i na przykład któryś background. Tworzycie sobie postać, bo to już jest wtedy wasze i macie waszego Minotaura. Bez potrzeby kupowania całego podręcznika. Jeśli jestem mistrzem gry i mam subskrypcję. Subskrypcje są dwie. Silver i Gold. W Silver po prostu macie więcej
postaci do stworzenia, niż 6. Jeśli jesteście w goldzie, to możecie używać takiej opcji jak sharing w kampanii. To znaczy, że jako mistrz gry tworzę sobie kampanię i tu jest to, jest sharing. Wysyłam linka do moich graczy. Gracze wtedy mogą sobie dodać swoją postać tutaj. Kiedy postać jest już w kampanii, ja mogę ją edytować jako mistrz gry. Gracz może ją dalej edytować. Do tego natychmiastowo, jeśli mam włączony content sharing, to gracz dostaje dostęp do wszystkich moich materiałów. Czyli jeśli ja posiadam książkę, to gracz też ją posiada w obrębie tej jednej postaci. Więc może sobie ją przeedytować, zmienić sobie na przykład opis, zmienić sobie rasę, cokolwiek mu potrzeba w ramach tej współpracy. Ja oczywiście mogę potem wyłączyć ten sharing, mogę i on wtedy traci tę możliwość i wtedy nagle ta postać staje się taka rozwalona, ale no trudno. Mogę sam stworzyć tu postać i po prostu wystawić ją do wzięcia. Daję ten link, gracz wchodzi, widzi kampanię, jest postać do wzięcia, przypisuje ją sobie, potem modyfikuje. To też funkcjonuje w ten sposób dokładnie. Tak jak powiedziałem, z fajnych rzeczy, jeśli nie chcecie kupować książki oddzielnie drukowanej i potem jeszcze cyfrowej, no to wybrałbym chyba cyfrową, bo faktycznie to ten praktyczny użytek jest szerszy. Druga sprawa taka, jeśli macie opcję na przykład kupienia tego wspólnie z kimś, to też się to jakoś tam opłaca, że można współpracować. Jeśli macie naprawdę zaufaną grupę znajomych, można się zrzucić, kupić podręcznik w formie cyfrowej, ewentualnie zasponsorować mistrza gry, nie wiem. To nie są jakieś strasznie duże pieniądze, subskrypcja miesięczna dla mistrza gry z sharingiem chyba 6 dolców, tak? Więc 25 zł? Coś takiego. Do zarządzania kampaniami świetna sprawa. Dla dzielenia się kontentem też bardzo dobra. Zmniejsza to ilość potrzeby, jakby pożyczenia podręczników i tak dalej. To jest też jakiś plus. Pełny wgląd w spele, w rejsy, w magiczne rzeczy. Nawet jeśli nie macie kupionych podręczników, to na przykład Player's Handbook jest na poziomie 90%. Basic Rules też są takie dosyć obszerne. Można sobie też zgrać apkę na Androidzie na pewno i tam Basic Rules też są dosyć szeroko opisane, więc można przeczytać sobie to zupełnie bez żadnego podręcznika, bez wydania złotówki. Każdy z tych czarów jest opisany z parametrami. Te parametry przewędrują na kartę. Cały opis też się pojawia i on funkcjonuje nieźle, nie? Więc 100% to jest lepsze niż książka, nie? W sensie sprawdzenie speli funkcjonuje 100 razy lepiej. Nie muszę szukać po podręczniku, po prostu są tutaj. Magiczne przedmioty tak samo i tak dalej. Wrócę tylko do sklepu. Jeśli kupujecie coś, jeszcze przy tej trawnicy, jeśli coś kupujecie, to można kupić po jednym, można kupić jako bundle. Zwróćcie uwagę, że na przykład tutaj tych itemów magicznych jest, nie wiem, multum i już 5 dawałoby 10 dolarów, natomiast możecie kupić wszystkie naraz za 10 dolarów jako 46 itemów. Nie? Czyli jako bundle, jako mniejsze pojedyncze rzeczy się was interesują i do finalnej ceny jakby podręcznika. To już jest dodane. Więc jeśli odejmujecie, na przykład nie kupiliście Minotaura, tak jak tu widzicie, schodzą te dolary. Więc to nie jest tak, że potem jeszcze raz musicie kupić podręcznik, bo kupiliście sobie jakiś tam element drobny. To jest takie w miarę przystępne. Sprawdźcie, D&D Beyond to jest partner Wizardsów, to jest sponsor Critical Role. Wydaje mi się, że nie ma lepszego tula w tej chwili na rynku, który jest kompatybilny z wszystkimi rzeczami, które dzieją się w D&D. Dla mnie super. Pierwsza postać, sprawdzenie parametrów, sprawdzenie rozwoju postaci, ras, mechaniki, wygenerowanie nawet karty, bez pisania jej ołówkiem, bez doczytywania się, co ja tam wpisałem i dlaczego. Sprawdzenie przez mistrza gry online. Ile razy jest tak, że masz u gracza kartę albo u siebie i jeden z was chciał mieć kartę, a drugie ją trzyma. Online jest to znacznie, znacznie bardziej wygodne. Plus pełna kontrola nad kampanią dla mistrza gry. To sobie cenię, że jeśli widzę moich graczy w kampanii, to widzę kto, gdzie, jaki ma level, potem mogę sprawdzić, czy dodał coś, czy nie dodał, co ma w jakim punktu. To jest wszystko pod kontrolą.
i w razie czego mogę to przeedytować, dopisać, poprawić, skontaktować się z graczem online. Także D&D Beyond polecam. Słuchajcie, ja nazywam się Cohen, to jest Cohen's Cave i to było D&D Beyond, więc zapraszam, testujcie i do usłyszenia, cześć.